Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej głównej siedzibie. Oczywiście jesteśmy w pięknym mieście Kędzierzynie Koźlu, naszym najwspanialszym na świecie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Cieszę się, że dzisiaj naprawdę jesteśmy w tak bardzo dużym gronie. Witam Państwa wszystkich pięknie, kłaniam się nisko. Witam również bardzo serdecznie przedstawicieli naszych lokalnych mediów. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. A nader pięknie i gorąco witam, Szanowni Państwo, naszych gości! Goście specjalne, wspaniałym, długo oczekiwanym w naszym mieście i naszej biblioteki jest Pan Jacek Fedorowicz! Ja nie chciałbym, żebyśmy z tego zrobili telewizyjne show, tylko ja jako autor spotykający się z czytelnikami, czy ewentualnie z przyszłymi czytelnikami, których będę chciał zachęcić do tego, co piszę, chciałbym jednak przez chwilkę móc się nie wydłużać. W dzisiejszym wykazie omówimy sobie o takie kwestii, jak się zachować przy stole we w Europie. Bo wiecie, towarzysze, nie wiem, czy wy sobie zdawacie sprawozdanie. My znajdujemy się teraz dla odmiany we w Europie. W Europie jeszcze ciągle w Europie. Na razie, ale jeszcze ciągle jesteśmy. I w związku z tym, to myśmy powinni jednak umieć się zachować przy stole. No. I tu muszę wam zakomunikować, towarzysze, że w Europie, to jest taka zasadnicza sprawa, pija się całkowicie inne piny. Nie wiem, czyście słyszeliście o takim pynie wino, taki pyn. Bo myśmy dotąd mieliśmy we w niedużym poważaniu ten pyn za z uwagi na jego karykaturalnie małą wydajność. Ja bym tutaj nie chciał zasypiwać towarzyszów cyframi, ale jeden przykładowy towarzysz, żeby zabezpieczyć sobie osiąg taki samy, jak po wypiciu pół litry naszego klasycznego pynu, to by musiałby wyrzopać no tak ze 5 kubeków wina. To się nikomu nie opaca. Wątroby we w szczególności. A w Europie nic, tylko wino. Musicie coś nieco wiedzieć o tym winie. Więc wino dzielimy na dwa rodzaje. Mamy wino czerwone i żółtawe. Na żółtawe nie wiedzieć, czemu mówią białe. I pije się do Libii, czyli całkowicie inaczej niż u nas, bo u nas do upadego, a tam do Libii. I teraz, wiecie, najgorsze jest to, że oni tam, w tej Europie, tu oni nie umią tak po prostu wypić. Wiecie, tam sotelska dusza, tak umie tam wypić, a oni nie. Oni mają ze stępiciem związane takie ceregene, takie, no ja mówię zambombo. Ale to trzeba umieć, i to jest właśnie zasadnicza część mojego wykładu. Ja tutaj tę książkę, w ogóle tak reklamowałem, te książki, zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. I proszę mi wierzyć, że mówię w tej chwili szczerze. Ja lubię, jak Państwo poczują, proszę bardzo, bo myślę sobie, będę miał lżą w Polsce. Ale ja nie po to reklamuję, żeby Państwo kupowali, tylko mnie szalenie zależy, żeby Państwo czytali, żeby Państwo
chociaż zajrzeli. Absolutnie nie trzeba kupować, natomiast bardzo proszę, jesteśmy w bibliotece, czyli po prostu w miejscu, które aż się prosi, żeby je do tego, żeby właśnie Państwa zachęcić do korzystania z tego miejsca. Ogromnie mi zależy, żeby Państwo do tych książek czasami ewentualnie sięgali.